Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym zakończeniu mistrzostw, które trwały u nas od środy. Czas bardzo szybko przeleciał. Nie było czasu na zwiedzanie miasta, ale zapraszam wszystkich uczestników tych mistrzostw do powrotu do naszego pięknego miasta i okolic na zwiedzanie terenów w czasie wolnym, niezobowiązującym i wtedy, kiedy będziecie mieli spokojniejszą głowę i będziecie mieli czas na to, żeby zobaczyć, jak u nas jest pięknie. Przejdziemy od razu do tej części, która najbardziej interesuje wszystkich uczestników naszych mistrzostw, czyli do rozdania nagród. Trzecie miejsce dla załogi numer 6 z pogotowia ratunkowego. Drugie miejsce w 11 regionalnych mistrzostwach Dolnego Śląska w ratownictwie medycznym zajęła załoga numer 5 SP ZOS pomocy doraźnej w Sąpkowicach Śląskich. Teraz chwila prawdy. Pierwsze miejsce w 11 mistrzostwach w ratownictwie medycznym, które odbywały się w tym roku w Świdnicy, zajęła załoga numer 14 z pogotowia ratunkowego w Wrocławiu. Nagrodę Fair Play otrzymuje zespół pogotowia ratunkowego we Wrocławiu w składzie Łukasz Błaźniak, Sebastian Wnuk i Sebastian Grona. Zespół, który zatrzymał się w celu udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym w Świdnicy.